Resident Evil. Hej, ja jestem Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil HD. Jestem w tym momencie po wschodniej części posiadłości. Ostatnio zakończyłem odcinek, kiedy byłem w pokoju bezpiecznym, tam na zachód stąd. I muszę teraz udać się tutaj do tych jedynych drzwi, które do tej pory były zamknięte. One są oznaczone właśnie znakiem rodziny Spencera. No i w tym celu spotkałem się z wami tutaj. Po drodze nic mi się nie stało. Chciałem jeszcze się wyleczyć na balkonie tutaj na górze, tam gdzie były zawsze roślinki, z których można było korzystać, ale okazało się, że już nie mogę z nich korzystać, że już wszystko wyczerpałem, czyli jednak już tutaj nie mogę właśnie więcej się w tamtym miejscu leczyć. No i teraz ostrożnie, słuchajcie. Patrzcie, tutaj w ogóle drzwi wyłamane. Aha, bo tutaj są huntery. Proszę bardzo. Tutaj już nie ma zombiaków. Wcześniej było tutaj bodajże aż 4 zombiaków, a teraz już są zmiany, kiedy jednak mamy do czynienia właśnie z hunterami. No i teraz tak, tutaj... Okej, mamy tutaj przejście. Czekajcie. Ja najpierw wyjdę z tej strony, żeby wrócić się i szybko właśnie udam się tutaj do tego pokoju obok, gdzie będziemy mieli jakieś przedmioty do zdobycia. Tutaj napisane, że klamka została naprawiona. To oczywiście już wcześniej było napisane przez Weskera też. Dobra, tutaj zdążyliśmy. Używamy właśnie klucza. Nie ma już pożytku z niego dalszego, więc wyrzucamy go i wchodzimy do środka. Tutaj zabierzemy też parę przedmiotów i będziemy powoli wychodzić z posiadłości. Rebecca! Is she upstairs? No ale właśnie, tutaj mamy do czynienia z kolejną zmianą w stosunku do kampanii Jill. Jak weszliśmy tutaj, to usłyszeliśmy Rebekę, która najwyraźniej jest na górze i ma jakieś kłopoty, więc teraz musimy się pospieszyć, bo to jest taki bardzo ważny moment dla fabuły. Jeśli się nie pospieszymy i jej nie pomożemy, to ona może tutaj zginąć i wtedy to też wpływa na zakończenie tej gry. Dlatego ja tutaj tylko szybko teraz wszystko przeszukuję. Czekajcie, mamy jeszcze chyba tutaj granat. Okej, i czy to będzie tyle? Czekajcie. Nie, jeszcze coś tu jest, kurde, do zebrania i nie wiem do końca... Aha, tutaj są naboje do shotguna, dobra. Wygląda na to, że to będzie wszystko? Dobra. W takim razie ruszamy, szybko na górę. Właśnie Chris powiedział, że najwyraźniej jest Rebecca chyba na górze. Ja już pamiętam, w którym pomieszczeniu dokładnie nawet. I tak jak mówię, lepiej się tutaj pospieszyć, bo jeśli jej nie uratujemy, to wtedy nie będziemy mieli tego najlepszego zakończenia, na którym mi tutaj najbardziej zależy. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, tutaj teoretycznie to jest, ale te drzwi są zablokowane. Tutaj nie ma klamki po tej stronie. Dlatego wychodzimy tutaj i tam od drugiej strony się przedostaniemy. Tu jeszcze chyba będzie jeden zombiak, muszę uważać. A no właśnie. I kurde... Dobra, udało się na szczęście uniknąć. Jeszcze ten Crimson Head uderzył w tego zombiaka. Ale dobra, najważniejsze, że możemy już się tutaj dostać bez szwanku. No i sami widzicie, Rebecca jest atakowana przez Huntera. Musimy jej pomóc szybko. Okej, to by było na tyle. Rebecca. Chris. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Jeszcze możemy pogadać? I didn't mean to get you worried. Dobra. Rebecca po prostu powiedziała, że nie chciała nas tutaj martwić, nie chciała robić żadnego kłopotu. No ale my oczywiście jej pomogliśmy, więc ona nam podziękowała. No i powiedzieliśmy jej, że czas wziąć się w garść, trzeba poszukać jeszcze pozostałych. No i Chris powiedział, że musi teraz już ruszać w dalszą drogę i że Rebecca będzie teraz zdana na siebie.
No i że właśnie powinna sobie radzić. Na to właśnie Rebeka odpowiedziała, że poradzi sobie sama w zupełności, więc musimy jej zaufać. Ale to był właśnie taki ważny moment, kiedy można było wpłynąć dość negatywnie na zakończenie, bo jeśli Rebeka tutaj właśnie zginie, to wtedy najlepszego zakończenia po prostu nie otrzymamy. Tutaj zostawiam naboje do shotguna. I teraz tak. To na razie odłożę. Dobra, ten metalowy obiekt. On jest na razie bez tego obramowania. Ja to obramowanie muszę znaleźć. I w tym momencie potrzebuję baterię, bo wyjdziemy na zewnątrz, żeby dostać się właśnie do tych podziemi, gdzie jeszcze do tej pory nie mieliśmy wstępu. No i jeszcze chyba to. Tego potrzebuję przedmiotu. I to by było na tyle, chociaż oczywiście jeszcze tylko się wyleczę tutaj, bo oberwałem tam niestety od tego huntera. Ale teraz, jak widzicie, jestem już cały i zdrowy. No i mogę ruszać w takim razie w dalszą drogę. Zdjąłem sobie znowu shotguna, żeby już móc biegać szybciej. I teraz wyjdziemy właśnie tędy, którędy już tutaj mieliśmy iść. Już powiem wam, że na początku nawet zapomniałem o tym, że tutaj ta Rebeka była w niebezpieczeństwie, ale teraz już mi się wszystko przypomniało. Okej, udało się. Tutaj zawsze trzeba uważać na ten jego skok, no ale dało radę go ominąć. No i teraz wyjdziemy. Ogólnie, tak jak w kampanii Jill, być może pamiętacie motyw z wodospadem. Trzeba po prostu sprawić, żeby ten wodospad tutaj niedaleko, żeby go nie było słychać, żeby po prostu ta woda nie płynęła. I wtedy będziemy mogli dostać się właśnie do takich podziemnych korytarzy, gdzie no kolejne zagadki nas czekają, kolejne niebezpieczeństwa i tak dalej. Dlatego teraz tak. Musimy szybko się przedostać tutaj, zanim te pieski nas zaatakują. Idziemy tędy. I po prostu moim zadaniem jest zejść na dół, włożyć baterię w odpowiednie miejsce, dzięki czemu taka winda będzie już działała. A następnie będę mógł właśnie wjechać tą windą tutaj na górę i tutaj z powrotem podnieść poziom wody. A kiedy tutaj się podnosi poziom wody, to wtedy z kolei. Ajajaj, tutaj ostrożnie. Dobra, udało się uniknąć. Jeśli tutaj podniesiemy poziom wody, to wtedy właśnie ten wodospad przestanie płynąć i my będziemy mogli dostać się tam do tych pomieszczeń, do tych korytarzy podziemnych. To już jest chyba tutaj, patrzcie, mamy wodospad, on blokuje mi teoretycznie drogę. No, tutaj uwaga. Dobra, mamy baterię i teraz szybko do windy. Jest, udało się na szczęście. Zawsze tutaj jest ryzyko, że ten pies nas załatwi, ale na szczęście nie tym razem. Ja już o tym mówiłem w kampanii Jill, że. Ach, skubany, kurde. Zostaw mnie w spokoju, no. Idziemy dalej. Czekajcie, jak z moją energią. Na szczęście jest ok, dobra. Nie używałem tutaj już sztyletu na tego psa. Wolę to zostawić na kogoś innego, na jakiegoś zombiaka czy coś. Ale teraz tak, tutaj właśnie użyjemy tego przedmiotu. Właśnie po to to zabrałem, bo inaczej musielibyśmy się znowu wracać. I dzięki temu właśnie poziom wody tutaj w tym basenie się podnosi, a wodospad tam już nie będzie lecieć. No właśnie. Było napisane, że już nie ma tego dźwięku wodospadu. No i wiadomo, tędy już nie mogę przejść od tej pory, ale to żaden problem, bo jest działająca winda i to jest taki właśnie skrócik tam na dół. Nie musimy tutaj właśnie lecieć tędy. Teraz szybko tutaj. Jazda, jazda, jazda. Kurde, o mały włos. Ale udało się, całe szczęście. Czyli przeszliśmy sobie bez szwanku. No i tutaj jeszcze, żebym uważał na tego psa. No kurde. A widzę, że nawet w tej pozycji nie mogę nic mu zrobić, nie mogę tego sztyletu użyć. Dobra, dobra, uciekaj, uciekaj. Jak wygląda energia? No niestety trochę oberwałem. Ale patrzcie, teraz tutaj właśnie mogę wejść. Jeszcze zerknijmy na mapkę. Nie, tutaj niczego już nie zbiorę. No i dzięki temu schodzimy na dół. To jest oczywiście właśnie spora umowność, że wcześniej nie mogłem pod tym wodospadem przejść. Przecież kurde,
To nie jest taki problem, tak naprawdę. No ale cóż, tu jest też właśnie... To jest jednak gra, jakby nie patrzeć, i też takie umowności muszą być obecne, zwłaszcza, że jest to remake dość już starej gry. Prawie, że 20-letniej, 19-letniej konkretnie. Dobra. Tutaj mamy heksagonalną dziurę, czyli taki sześciobok. A to jest w kształcie kwadratu, więc znowu będziemy musieli zdobyć z odpowiednią końcówką tą wajchę. Tutaj mamy możliwość zapisania gry, ale teraz tego nie będziemy robić. To możemy odłożyć, tutaj nam się raczej nie przyda, z tego co kojarzę. Proszę bardzo. Mam przynajmniej taką nadzieję, że mi się to nie przyda, że tutaj się nie mylę. Ale chyba nie. Teraz tak. To tutaj. I nie wiem, czy się wyleczyć, czy sobie na razie odpuścić to leczenie. Bo teoretycznie to jest dobre jeszcze zdrowie. To na razie sobie w takim razie odpuszczę. Okej. I chyba właśnie tutaj niczego innego już nie potrzebuję. Ale tu jeszcze jest coś do zrobienia. Ale to pewnie dlatego, że tam po drugiej stronie, gdzie jest do tej pory jak dotąd zablokowane przejście. Na razie idziemy tędy. No i dobra, co my tu mamy? Okej, tutaj nic do zdobycia już nie ma, przynajmniej na razie. Dobra, tutaj jest zablokowane przejście. Czyli co, idziemy po prostu tędy. Nie ma właściwie innej drogi w tym momencie. Okej. I tu jest pomieszczenie z windą, którą trzeba będzie uruchomić, ale żeby też to zrobić, to tutaj będziemy potrzebowali części urządzenia, które trzeba włożyć. Na razie nie otwieramy tego, bo i tak nic z tym nie zrobimy. Tam jest właśnie taki niepełny element. Jedną z części musimy zdobyć. Tu jeszcze coś świeciło, ale to po drugiej stronie jednak, dobra. To są naboje do pistoletu, konkretnie. Zabieramy. No, w tym momencie wiadomo, że mi się nie przydadzą raczej. Okej. Jest to całe pomieszczenie na czerwono, bo właśnie tam jeszcze muszę coś się właśnie zrobić z tą windą. Na razie idziemy tutaj dalej. Dobra, jak to teraz wygląda tutaj? Aha, tu już będzie ślepy zaułek. No to ruszamy. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico. Well. Enrico! Double crosser? No i mieliśmy bardzo podobną scenę do tej z kampanii Jill. Mieliśmy tutaj Enrico, tylko że już nie pamiętam, czy w kampanii Jill przypadkiem nie było tutaj innego gościa, ale chyba też był Enrico. On właśnie ma... zabity jednym strzałem. Któż to mógł być? Takie tutaj mamy napisy. On w każdym razie jeszcze ma przy sobie tą wajchę. No właśnie, coś trzyma przy sobie. I właśnie ona ma ten kształt heksagonu, czyli właśnie sześcioboku. Proszę bardzo. Chyba nic od niego już nie zabierzemy. Enrico jest martwy. Cóż takiego on mógł wiedzieć? No właśnie. I teraz tak, kiedy właśnie go spotkaliśmy, to Enrico siedział i trochę to inaczej wyglądało niż w kampanii Jill, bo tutaj właśnie Enrico wstał i zaczął mierzyć do naszego bohatera. Nazwał go jeszcze zdrajcą, kimś działającym na dwóch frontach. A później... O, żeż kurde! No to pięknie. No tak, tutaj przecież jeszcze ci hunterzy wyskakują. No i zanim Enrico cokolwiek więcej zdołał powiedzieć, to ktoś go zastrzelił, jednym strzałem zabił go. No i na razie niczego więcej się nie dowiemy, chociaż oczywiście jeśli oglądaliście moją kampanię Jill, to możecie się domyślać, kto też taki zabił Enrico.
Dobra, czyli tutaj na razie wychodzimy. W tym miejscu i tak niczego nie zrobimy. Teraz musimy wrócić się tam, gdzie trzeba użyć tej wajchy. Spadamy. Tutaj jeszcze mamy tych. Uciekamy, uciekamy, dobra. Czyli tutaj już wszystko, tak? Tak jest. Dobra. Tak naprawdę jedynie właśnie musiałem lecieć tutaj po tą wajchę i tyle. Dobra, i teraz tak. Co my tu zrobimy? Chyba wezmę magnum w tym momencie. Oczywiście wajchę również, ale magnum tutaj też się przyda, jeśli być może pamiętacie. No shotgun teoretycznie też, ale... Dobra, wezmę magnum i naboje do tej broni, chociaż powinno chyba wystarczyć te 6 nawet, ile mam. I teraz tak, coś tutaj jeszcze zabiorę? Nie, raczej nie. Czego już nie potrzebuję. No i tutaj właśnie użyjemy tej wajchy. A, jeszcze powiem wam, że w sumie przydałoby się też wziąć jakieś rośliny. Żeby w razie czego tutaj się wyleczyć. Teoretycznie tu jest jedna roślina. Proszę bardzo, ale... Dobra, wolę nie ryzykować. Wezmę właśnie coś lepszego. No chociażby drugą roślinę zieloną wezmę i połączę to po prostu ze sobą. Proszę bardzo. I ruszamy w takim razie. Tutaj się przejście otworzyło. Czyli w tym korytarzu już wszystko zabrane, bo chodziło właśnie jeszcze o tą roślinę, którą można było zdobyć. I patrzcie, tutaj mamy miotacz ognia. To jest też mała nowość, bo tego miotacza ognia nie było, przynajmniej sprawnego w kampanii Jill. Tutaj, jak widzicie, jest on dostępny. I można go oczywiście używać. I tutaj nie mamy normalnych naboi, tylko po prostu jest pokazany wskaźnik procentowy, ile paliwa jeszcze tutaj zostało. Zdaje się, że nie można później jakoś tego naładować. Tutaj zablokowane przejście. Ale musimy uciekać oczywiście, jak pamiętacie. Dobra. Udało się. To samo było w kampanii Jill oczywiście, więc to mnie nie zaskakuje tutaj absolutnie. Trzeba się pospieszyć, bo jeśli szybko tego nie zrobimy, no to wtedy niestety, ale giniemy. Dobra, przejdę jeszcze właśnie tam, gdzie była ta kula. I tutaj mamy naboje do pistoletu, ale nie możemy już nic więcej zabierać niestety. Dobra. I idźmy tutaj. Aha, to jest zablokowane, a to dlatego, że musimy tutaj na razie tego użyć. A może nie? Czekajcie. Nie no, to w końcu... Tak, tak, mogę tego użyć, okej. Okay. Wchodzimy tutaj. I teraz wchodzimy. I czy to już będzie to pomieszczenie, o którym ja myślę, czy nie? Jeszcze nie. Ej, bo tutaj się wróciłem, co ja robię w ogóle? Wybaczcie, ale pomyliło mi się. Wracamy się w takim razie. I zabieram to z powrotem, bo... Ej. Co jest grane? Gdzie ja jestem? A, bo tu jest przejście, dobra. To już wszystko jasne. To na razie chyba ten miotacz ognia zostawię, jeszcze wam powiem. Uderzy mnie. Kurde, skubany. Są jakieś jaja, no. Patrzcie, no. Dobra, trudno się mówi. Wchodzimy tutaj, ale trzeba być, kurde, ostrożnym. Okej. No i właśnie, mamy pająka wielkiego. Jest to po prostu walka z bossem w tym momencie. Czyli teraz tak, bierzemy magnum. Właśnie po to wziąłem magnum, żeby wykorzystać to na tego pająka. Kurde, skubany mnie dopadł. Czekajcie, muszę zerknąć jak z moją energią. Szczęście nie jest najgorzej. Tutaj ostrożnie. I teraz, strzelamy ile się da. Jest, udało się. Jak sami widzicie, wystarczyły 4 naboje z magnum, żeby go pokonać. No i jeszcze wyskoczył taki normalny pająk. Ja tu jeszcze zabiorę nóż, bo tutaj on zawsze leży.
To jest ten sam nóż właściwie, który mieliśmy wcześniej. No kurde, chciałbym go dorwać, chyba że już sobie odpuszczę po prostu, bo tak naprawdę to moim zadaniem jest teraz tylko tutaj podejść i tą pajęczynę usunąć, dzięki czemu będziemy mogli przejść dalej. No właśnie. Tak to wygląda. Tylko że teraz tak, tutaj sobie przeładujemy oczywiście magnum. No i chyba pójdę dalej na razie. Tutaj już wszystko zebrane. Mógłbym teoretycznie się wrócić i jeszcze odłożyć te niektóre przedmioty, ale na razie tutaj faktycznie przejdźmy. Jeszcze odłożę nóż. On jest tutaj dostępny właściwie właśnie tylko po to, żeby użyć go na tej pajęczynie, żeby nie musieć wracać się później do skrzyni. No i tutaj mamy mapkę całych tych podziemi. Jest też niebieska roślina, na razie jej nie będę zabierał. Idźmy tutaj, bo tu będą ważniejsze przedmioty. No ale właśnie. A nie, jednak nie. Myślałem, że tutaj będę musiał użyć miotacza ognia, ale jednak nie za bardzo. Dobra, i co my tutaj teraz mamy? Kolejne przejście zablokowane. Po tej stronie niczego nie znajdę. No i dobra, tutaj znowu trzeba użyć tej wajchy. I trzeba tym razem zrobić to bodajże trzy razy. Popatrzcie, najpierw w tę stronę przesunęliśmy. Tutaj po tej stronie nie ma przejścia. A chodzi o to, żeby otworzyło się przejście po lewej stronie. Dlatego właśnie trzy razy trzeba tą wajchę pokręcić. Zróbmy to raz jeszcze. I jak sami widzicie, tutaj mamy przejście po lewej stronie. Więc za chwilę tutaj ruszymy. Ale najpierw mamy jeszcze kolejną kulę, której też trzeba szybko uciec, bo inaczej zginiemy. To nie był też dla mnie wielki problem. Najważniejsze, że możemy wejść teraz tutaj. I też będzie zagadka znana już z kampanii wcześniejszej. Proszę bardzo. Tutaj teraz tak. Mamy to, ten posąg. Przesuwamy go trochę dalej. Dobra, zdaje się, że tyle wystarczy. Aj, tutaj nie mogę na to wchodzić, bo się przekręcam. Ale teraz tak. Tutaj używamy tej wajchy w tym miejscu. Dzięki czemu, jak widzicie, posąg się przesunie. I ja będę mógł go odepchnąć właśnie na środek. Jeszcze raz użyję tej wajchy, żeby już usunąć sobie tą wysuniętą ścianę. Dobra. I teraz tutaj musimy przesunąć to na to kółeczko na samym środku. Dzięki czemu właśnie cały posąg o 90 stopni będzie się przesuwał. Najpierw jeden raz. Teraz na razie to odsuńmy kawałek. Dobra. No i zrobimy to raz jeszcze, żeby przesunął się o kolejne 90 stopni i wtedy... Czekajcie, jeszcze kawałek. Dobra. I wtedy idealnie będzie ten posąg w takiej pozycji jak ten drugi, który tutaj widzicie po lewej stronie. I trzeba oczywiście to włożyć tutaj w tę dziurę, która jest z tej strony. Chyba idealnie się wpasowuje teraz, co? Aj, troszkę jeszcze w prawo trzeba przesunąć. No, mam nadzieję, że nie za mocno tym razem. Idealnie. I proszę bardzo, tutaj mamy dostęp do elementu, który właśnie przyda się do uruchomienia tamtej windy, o której wam wcześniej mówiłem. To też już pewnie pamiętacie. Tak więc zrobimy tak. Tutaj już będzie wszystko. Wracamy się zatem. Wychodzimy tymi drzwiami. No i co? Teraz cała droga powrotna właściwie. Chociaż i tak będę musiał jeszcze tutaj się wracać chyba też po tą roślinę niebieską i tak dalej. Tu jest ogólnie jeszcze coś. Proszę bardzo, mamy apteczkę. Otwórzmy to sobie. Dobra, tym razem spray w środku. Na razie nie będziemy go wykorzystywać, bo mamy pełne zdrowie. Dobra, i tak, nie będę teraz robił tutaj cięcia, dlatego że
Po drodze też czyhają niebezpieczeństwa, na które mogę się natknąć i mam nadzieję, że uda mi się uniknąć chociażby tamtego huntera tutaj niedługo. Dobra, spadamy, spadamy. Tutaj będzie ta roślina jeszcze, po którą się wrócę później. Wiadomo, nie muszę tego robić, ale jakoś mam taką ambicję, żeby wszystkie przedmioty w tej grze zdobywać. Jakie się tylko da. A ten pająk co? Widzę, że nawet tego pająka już tu nie ma chyba. Myślałem, że on cały czas tu będzie chodził. W takim razie nawet właśnie nie warto tego pająka eliminować, tylko że on oczywiście by nam przeszkadzał w trakcie walki z tym głównym pająkiem wielkim. A, jeszcze ten miotacz, kurczę. Czekajcie. Na razie wejdźmy tutaj. I teraz tak, jesteśmy tutaj w tym korytarzu, więc odkładamy niepotrzebne przedmioty, czyli spray może być. Tutaj oczywiście noża też nie potrzebuję. Widzicie sami, identyczny nóż jak ten, który miałem wcześniej. Magnum też nie chcę. Wcześniej to chyba było tutaj w tym miejscu. I dobra, na razie to chyba będą wszystkie przedmioty, jakie chcę trzymać przy sobie. I właśnie wrócę się jeszcze po tą niebieską roślinę, powiem wam. A jeśli chodzi o miotacz ognia, to chyba na razie go nie mogę zabrać, bo mogliście zwrócić uwagę, że nie mogę otworzyć tych drzwi, jeśli nie położę tego miotacza ognia. Nie! Kurde, ze złej strony poszedłem. Ale dobra, udało się. W każdym razie chodzi tutaj o to, żeby zdobyć ten zniszczony miotacz ognia, który znacie też z kampanii Jill, i wtedy podmienimy zniszczony miotacz ognia za ten sprawny. Podobnie jak to było wcześniej z shotgunem. A pamiętacie, że właśnie w kampanii Jill w ogóle nie było tego sprawnego miotacza, tylko był ten zniszczony. Czyli to też jest taka zmiana, że można tutaj w kampanii Chrisa jedynie używać właśnie tego miotacza. No i dobra, tutaj będzie wszystko. Tam właśnie ten jeden korytarz będzie na czerwono, ponieważ właśnie ten miotacz jeszcze został. A, miotacz i jeszcze naboje! Naboje do pistoletu tam zostały. I teraz nie wiem, czy załatwić tego huntera, czy jednak spróbuję go ominąć. Może spróbuję go ominąć, ale... No! Spokojnie, udało się. I teraz tak, tutaj zabieramy te naboje. I to będzie chyba wszystko. Szybko. Jest, udało się. Wszystko, wszystko, dobra. Możemy w takim razie spadać. A po miotacz jeszcze się wrócę później właśnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie no, będę mógł się wrócić chyba. Lecimy tędy. I teraz tak, odłożę oczywiście tutaj te naboje, nie są mi potrzebne. No i patrzcie, znowu kurczę, 110 naboi do pistoletu. No ale wiadomo, że nie będę pistoletem atakował na przykład huntera, bo to jest prawie pewne, że wtedy oberwę od takiego hunterka. A tego bym nie chciał. No i dobra, tutaj te rzeczy zostawiamy. I idziemy znowu do tamtego pomieszczenia z tą wielką windą, którą trzeba tutaj uruchomić. Proszę bardzo, i teraz tak. Wow, 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 wow! Kurde, mało brakowało, co? Zapomniałem, że tutaj jest tych dwóch jeszcze. Ale na szczęście udało się uniknąć. Dobra, no i teraz tak, tutaj podchodzimy do tego panelu. Trzeba to będzie w końcu otworzyć. I patrzcie, tu jest właśnie część, którą zabieramy i trzeba ją teraz połączyć. Wraz z tym. I to tworzy jedną całość, ale jeszcze zanim to włożymy, to jak pamiętacie, warto tutaj przesunąć to, dzięki czemu będziemy mieli pełne symbole oznaczające po prostu kod, który za chwilę będziemy musieli wpisać. Ja już tutaj widzę, że to jest 4, 2, 3, 1, ale ustawię to, żeby było idealnie. Proszę bardzo, 4, 2, 3, 1. Nie trzeba tego robić, ale po prostu jest to wtedy wiadomo, jaki jest kod tutaj do wpisania. Proszę bardzo, mamy właśnie tutaj przyciski i wpisujemy. Znaczy, klikamy najpierw 4. przycisk, 2. 3. No i jeszcze 1. Dobra.
Winda aktywowana. I możemy jej teraz użyć, a następnie dzięki temu zjechać na dół. Tutaj, jak widzicie, jest już na zielono, tak więc wszystko zabrałem. Żebym tylko o tym miotaczu później nie zapomniał. Ale mam nadzieję, że nie zapomnę. No i zjeżdżamy. I tutaj też jest oczywiście mała zmiana. Mianowicie w kampanii Jill przyszedł tutaj Barry i on zjechał wraz z Jill. Tym razem Chris tutaj zjeżdża zupełnie sam. Nikt mu nie pomaga. I tutaj tak, po tej stronie niczego ciekawego nie znajdę. A tutaj z kolei mamy... No właśnie, mamy tą skrzynię. Tylko, że teraz tak, czy ja potrzebuję tej wajchy? Chyba będę jej potrzebował jeszcze, a nawet jeśli nie, to na wszelki wypadek ją zabiorę. Tam na dół na razie nie będę schodzić po tej drabinie, bo... potrzebuję na razie coś innego zrobić, co też znacie z kampanii Jill, nie będę tutaj może mówił. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy taki korytarz. No właśnie, i sami słyszeliście przed chwilą. O, proszę. Mamy tutaj lisę, która oczywiście będzie nas ścigać i na razie uważajmy na nią po prostu. Czekajcie, gdzie tutaj... Nie, 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 z tej strony teraz przejdzie, co? Ja chciałem jeszcze zabrać sobie rośliny. Dobra, może jeszcze zdążę, słuchajcie. Zabierzemy te dwie zielone rośliny. Ona tutaj właśnie powinna iść teraz w moją stronę. Ale bardzo łatwo można ją wyminąć. Oczywiście nie można jej teraz zabić. Ja muszę przejść do tych drzwi, które tutaj są otwarte. Ona jednak tędy szła, dobra. I teraz tak, otworzymy to. I co dalej tutaj było? Ach tak, no właśnie, tutaj będziemy musieli przesunąć tę skrzynię na windę. I wtedy windę wyślemy, a ta winda właśnie dostarczy skrzynię w tamto miejsce, gdzie mówiłem wam wcześniej, że na razie nie będę schodził na dół po drabinie. Czyli tam, gdzie mieliśmy jeszcze przed chwilą tę skrzynię do zostawiania przedmiotów. To też już było w kampanii Jill, ale tłumaczę to wszystko też dla osób, które nie widziały niektórych odcinków z kampanii Jill. Dobra, wysyłamy skrzynię. I to by było na tyle tutaj, chociaż pamiętam, że w kampanii Jill jeszcze tutaj było sporo ciekawych przedmiotów, jakieś naboje. Ciekaw jestem, czy tutaj na hardzie również one będą. Zobaczmy w ogóle. Jest jeszcze na czerwono, czyli powinno być. Tylko pytanie, czy w takich samych ilościach? Oj nie, w mniejszych. Tutaj jeszcze pamiętam, że oprócz tego były chyba jeszcze naboje do Magnum, a tutaj tylko do pistoletu naboje, no i jeszcze dodatkowo granat. Wtedy właśnie były aż 3 przedmioty chyba na normalu. Ale spokojnie. Chociaż nie ukrywam, że przydałyby mi się jeszcze naboje do Magnum w razie czego na jakiegoś bossa, ale mamy też shotguna, mamy miotacz ognia, więc spokojnie. W ogóle postaram się wam pokazać miotacz ognia w jednym z przyszłych odcinków. Bo i tak będę miał pewnie mało okazji, żeby go użyć tak normalnie, a w ramach prezentacji mogę wam właśnie zaprezentować. I kurde, teraz tak, tutaj... Aha! Czekajcie, mamy tutaj tą lisę. Dobra, 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 niech ona idzie za mną. Czemu się zatrzymała? Chodź tu, chodź tu. Dobra. No, pospieszmy się teraz, bo kurde, nie zdążę. Tutaj użyjmy tego. Ale kurczę, przecież ja nie mam przy sobie... A, dobra. Teraz potrzebuję przecież tego zniszczonego miotacza ognia, oczywiście. Czyli... Nie no, idę teraz złą stroną, kurde, serio. Teraz się boję, że za chwilę lisa na mnie wyjdzie. Ona tutaj powinna teraz iść. Tak jest. Poczekałem na nią, żeby właśnie na mnie się nie natknęła. A właśnie, tutaj niestety powróciło do normalnej pozycji. I ja teraz którędy idę? Tędy. No kurde... Dobra, idę dobrze, bo już myślałem, że się jednak pogubiłem, ale na szczęście nie. Dobra, co dalej? Teraz właśnie zejdziemy do tej skrzyni. Tutaj mamy drabinę. Schodzimy na dół.
No i w skrzyni jest właśnie miotacz ognia, ale ponieważ skrzynia zostanie zmiażdżona, to również i ten miotacz ognia będzie zmiażdżony. To oznacza, że właśnie miotacz będzie zniszczony i wykorzystamy go tylko po to, żeby tam właśnie go położyć przy tych drzwiach, dzięki czemu będziemy mogli dostać się do środka. A później ten zniszczony miotacz jeszcze zabiorę, żeby zdobyć również ten sprawny miotacz ognia. Już takiego kombinowania nie było w kampanii Jill, ale tutaj jeśli chcemy miotacz, to musimy pokombinować. Dobra, niech to się właśnie zmiażdży. Proszę bardzo. No i teraz zejdziemy sobie na dół. Proszę bardzo, mamy miotacz. Ej, ale czy on przypadkiem nie jest tutaj sprawny? Zerknijmy. Nie, tu jest zniszczony. Dobra, czyli wszystko jest ok, bo on tak wyglądał całkiem nieźle. Ale jednak jest zniszczony. No dobra, to żeby nie przedłużać, to zrobię cięcie, jak już będę przy tamtych drzwiach, gdzie jest Lisa. Dobra, jestem już na miejscu. Używamy w takim razie tutaj tej dźwigni. I teraz za chwilę przyniosę ten zepsuty miotacz ognia. No i niestety, kurde, przy okazji przypomniało mi się, że już właściwie chyba straciłem szansę na wykorzystanie tamtego sprawnego miotacza ognia, tak więc wybaczcie, ale nie pokażę wam go w akcji. No miotacz jak miotacz, można po prostu porazić przeciwników ogniem, po prostu ich spalić, ale po prostu przypomniało mi się, że jedynie w tamtych pomieszczeniach, w tych korytarzach mogłem używać tego miotacza, bo teraz już nawet tam się wrócić nie mogę, dlatego że ta winda, którą tutaj przyjechałem, zepsuła się, więc nawet teraz nie mogę tam się wrócić, żeby ten miotacz wam zaprezentować, a chciałem to zrobić. Chciałem jeszcze się tam wrócić specjalnie po to, żeby zabić jakiegoś huntera miotaczem, no ale już trudno się mówi, w takim razie już wiele na to nie poradzę. I wydawało mi się, że w tej kampanii można właśnie ten zepsuty miotacz wykorzystać, żeby tam położyć, ale jednak nie. Jednak po prostu tylko w tamtym pomieszczeniu można było, znaczy w tych pomieszczeniach tam w korytarzach można było z tego sprawnego miotacza pokorzystać. Tak więc tutaj tak gwoli wyjaśnienia. Tak więc najlepiej chyba wykorzystać ten miotacz, nie wiem, może na pająka, chociaż na pająka nie do końca, bo on łatwo wtedy może nas dopaść. Ale w każdym razie nie ma zbyt wielu okazji, żeby z miotacza faktycznie pokorzystać. Też dobrym pomysłem jest to, że jeśli chcecie uniknąć walki z pająkiem, bo jest to możliwe, to możecie miotaczem ognia spalić pajęczynę, która blokuje tamte drzwi. Ja wam mówiłem już w kampanii Jill, że można właśnie tego pająka ominąć. I to jest prawda. Kurde, ale tutaj już się będę wbijał na górę. Aha, bo jeszcze na górze chyba coś będzie. W takim razie wejdźmy. Spróbujmy coś zdobyć. Dokładnie, są rośliny. No, mam jeszcze miejsce w ekwipunku, więc spokojnie to sobie zabierzemy. Zarówno zielona, jak i niebieska. Tych niebieskich też już kilka mam. A nierazu jeszcze nic mnie nie zatruło, na szczęście. I dobra, wszystko zabrane. Tutaj oczywiście to otwieramy. A w środku, proszę bardzo, będzie obramowanie do tego obiektu metalowo-kamiennego. A tutaj kolejne zdjęcie rodzinki, czyli George'a Trevora, Lisy Trevor i jeszcze tej matki, której imienia już nie pamiętam. I tutaj też już wam to oczywiście czytałem. O, ta matka tu miała na imię Jessica. To wam już właśnie też tłumaczyłem tutaj w poprzedniej kampanii. To jest ogólnie dziennik też tutaj Lisy Trevor, która właśnie chciała odnaleźć swoją matkę, która właśnie była, na której były prowadzone różne eksperymenty straszne przez tych ludzi z Umbrelli. No a teraz Lisa Trevor krąży tutaj jakaś zmutowana po tych podziemiach i praktycznie nie da się jej zabić. No ale dobra, wróciliśmy się właśnie do chatki Lisy Trevor, tak się składa. Więc tutaj ja sobie zapiszę grę, a z wami już się pożegnam. Jeszcze może tylko połączę ten obiekt, który zdobyłem wcześniej. Proszę bardzo. Teraz można to połączyć i tworzy to jedną całość. A drugi taki obiekt znajdę oczywiście
tam przy posiadłości, jak się wychodzi. Teraz już będę mógł to bez problemu zabrać, jak pamiętacie, ale to już zrobię w kolejnym odcinku. Na razie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i oczekujcie na kolejne. Cześć!